Powoli zapada zmrok, więc czas przygotować sobie jakiś schron. Na początek szukamy dobrego miejsca. Najlepiej, jeśli jest to jakiś pagórek. Teraz czas zebrać dobre gałęzie, które posłużą za budulec do naszego strzałasu. Teraz sprawdzamy, czy w wybranym poprzednio przez nas miejscu nie ma żadnych kamieni. Kiedy już mamy gotowe podłoże, można zabrać się za robienie szałasu. Kiedy już nasz szałas jest gotowy, musimy upewnić się, czy nie będzie nam się przez niego wlewała woda, a następnie na podłożu położyć albo worek foliowy, albo wyłożyć je liśćmi, aby odizolować się od ziemi na noc. Kiedy już będziemy udawali się spać, zapamiętajmy, aby rozpalić ognisko na noc, które będzie odstraszało dzikie zwierzęta. Dobranoc. Żegna was z koszarawskiej dziczy, ja, Wicek.